Jeżeli Chiny to dla Was za mało, to dokładamy kolejną cegiełkę, a mowa tu o Tajlandii, po której oprowadzi Was Patrycja, a Wy znajdujecie się na kanale Podróże tu i tam. Ruszamy z przystanku Tewespier. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. No ale chodźcie, zobaczycie, przez co przejdziemy, co będzie w tych alejkach. Ja już wiem, bo byliśmy tutaj wczoraj. Zwróćcie też uwagę na kolejną kapliczkę. Tutaj na każdym kroku czczą Buddę i na każdym kroku właśnie są różnego tego typu atrakcje architektoniczne. Spójrzcie, co mamy tutaj. Oprócz ryb standardowych, węgorze duże, małe. Zobaczcie, jak się biją. Sponsorem tego filmu jest sklep twojezdrowie24.pl. Ciekawi mnie, jak nazywa się ta ryba. Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzach. I co najgorsze, żaby. Nie wiedziałam, że oni tutaj też jedzą żaby. Przyjemnie, tutaj jest przynajmniej klimatyzacja. O, jak pięknie, pokaż tam ten domek na falach. Ale mega. Rejs rzeką Menam w Bangkoku to podróż pełna kontrastów, gdzie współczesność spotyka się z tradycją, a zgiełk miejskiego życia zastępowany jest spokojem nurtu rzeki. Wsiądź na statek i oddaj się magii, jaka kryje się w tym malowniczym szlaku wodnym. Podczas rejsu rzeką Menam zafascynujesz się kontrastem między nowoczesnymi wieżowcami Bangkoku, a tradycyjnymi tajskimi wioskami po obu brzegach rzeki. Kolorowe łodzie, które przemykają po wodach, dodają temu pejzażowi charakterystycznego uroku. Jednym z najbardziej pociągających aspektów rejsu jest mijanie majestatycznych świątyń i historycznych zabytków widocznych z pokładu. Zobaczysz Wat Arun, która wznosi się dumnie nad brzegiem rzeki, emanując mistyczną aurą. Wieczorny rejs rzeką Menam nabiera magicznej atmosfery, gdy słońce zachodzi, a niebo przeistacza się w płonącą kaskadę barw. Światła Bangkoku i rozgwieżdżone niebo tworzą niezapomniany widok, który robi ogromne wrażenie. Rejs rzeką Menam to dopiero początek. Nasza bohaterka dotarła do kolejnego miejsca, jakim jest wcześniej wspomniany Wat Arun. Ciekawe, czy zrobi na Was wrażenie. Bilet do Wat Arun kosztuje 100 batów i pamiętajcie, żeby mieć ze sobą gotówkę, ze względu na to, że nie można tutaj płacić kartą. Pamiętajcie, że do wszystkich obiektów tutaj sakralnych, takich jak świątynie, musicie mieć odpowiedni strój. Nie możecie mieć odkrytych ramion, ani w ten, ani w ten, ani w ten sposób, krótkich shortów i tak samo tyczy się to mężczyzn. Także panowie, długie gadki, musicie to przetrwać. Jeżeli chcecie zobaczyć, wszyscy cierpią równo, i kobiety, i mężczyźni. Kiedy bilety już mamy ze sobą, otrzymujemy też taką fajną wodę z obrazkiem Wat Arun. No i moi drodzy, ruszamy teraz na zwiedzanie tej przepięknej świątyni. Zwiedzanie Wat Arun, czyli świątyni świtu położonej na brzegu rzeki Chao Phraya w Bangkoku, to podróż w czasie do tajemniczej przeszłości Tajlandii. Kiedy stoisz przed majestatyczną strukturą zdobioną tysiącami kawałków chińskiej porcelany i złotymi detalami, czujesz respekt wobec niezwykłego rzemiosła. Uznana została za symbol stolicy, gdyż na każdej monecie 10 batów znajdziemy jej podobiznę. Wat Arun to w zasadzie jeden 104-metrowy parang, mocno pnący się ku górze. Zresztą sami zobaczcie. Otaczają go cztery niższe wieże poświęcone bogu wiatru. Wat Arun, nazywana również świątynią świtu, jest jednym z najważniejszych symboli Tajlandii. Szczególne wrażenie robią ściany bogato zdobione kawałkami chińskiej porcelany. Zresztą zobaczcie sami.
Ta buddyjska świątynia zbudowana jest na kształt prangu według khmerskiej architektury. Wyglądem przypomina charakterystyczną kolbę kukurydzy. Wat Arun składa się z głównej iglicy i czterech mniejszych, które ją otaczają. Główny prang mierzy 70 metrów. Można na niego wejść pochyłymi schodami, skąd rozpościera się piękny widok na rzekę i pobliski wielki pałac. Ten układ przedstawia pięć świętych gór, które były domem dla bogów według Khmerów, hinduskiej i buddyjskiej kosmologii. Główny prang reprezentuje górę Meru, centrum wszechświata, a pozostałe cztery budowle – kierunki świata. Król Rama III zarządził, aby pokryć je kolorową ceramiką i porcelaną w skomplikowane motywy i wzory. Ta niezwykła cecha konstrukcji sprawia, że prangi błyszczą w słońcu. Daje to świątyni niepowtarzalny urok. Wspinając się po stromych schodach, otulają nas dźwięki smartfonów i aparatów robiących miliony zdjęć. Urzekli mnie ludzie wystrojeni w tradycyjne tajskie stroje. Przed świątynią znajdowały się specjalne miejsca, gdzie można je wypożyczyć. Zrobią tam także odpowiednią fryzurę i makijaż. Wat Arun to nie tylko zabytek, to miejsce, gdzie współczesność splata się z tradycją, a turyści z lokalną społecznością modlącą się w świątyni. Każdy zakątek opowiada swoją historię, a łagodne kiwanie strzałków flag w ruchu wiejącego wiatru dopełnia malowniczy krajobraz. To doświadczenie jest jak uczta dla zmysłów, a odwiedzenie Wat Arun staje się podróżą ku głębszemu zrozumieniu kultury i ducha Tajlandii. Dziesięć ciekawostek na temat Wat Arun. 1. Wokół schodów prowadzących na szczyt pagody znajdują się figury mitycznych stworzeń i demonów, które mają chronić świątynię przed złymi duchami. 2. Legenda głosi, że Wat Arun jest strzeżona przez boskiego smoka o imieniu Taodum. Smok ten miał chronić świątynię przed złymi duchami i zapewniać jej bezpieczeństwo. 3. Na terenie Wat Arun znajduje się replika Ramakien, tajskiego epickiego poematu narodowego, przedstawiająca historię o bohaterach, bogach i demonach. 4. Pagoda Wat Arun jest ozdobiona pięknymi mozaikami z chińskiej ceramiki i fragmentami chińskiej porcelany. To nadaje świątyni niepowtarzalny i kolorowy wygląd. 5. Wat Arun został zbudowany w XVII wieku i od tego czasu przeszedł wiele renowacji. To jeden z najstarszych i najbardziej historycznych zabytków w Bangkoku. 6. Na terenie świątyni znajdują się rzeźby Garud, mitycznych ptaków, które są w hinduizmie i buddyzmie symbolem mocy i ochrony. 7. Wat Arun przechowuje relikwię Buddy, która została umieszczona w małej stupie na terenie świątyni. Miejsce to przyciąga pielgrzymów z całego kraju. 8. Wewnątrz praubosod znajduje się złoty posąg Buddy w pozycji medytacyjnej, otoczony ozdobnymi freskami przedstawiającymi sceny z jego życia. 9. Mozaiki na pagodzie wykonane są z kawałków chińskiej ceramiki i porcelany, które zostały użyte jako balast w statkach przepływających do Bangkoku. 10. Wyższe partie świątyni były używane jako punkt obserwacyjny do monitorowania poziomu wody w rzece Chao Phraya, co pomagało w ostrzeganiu przed nadchodzącymi powodziami. Patrycja, możesz nam powiedzieć, co ty robisz? Jestem wyznawcą klimatyzacji. Tak naprawdę to chodzę telefon, bo mi zaraz pęknie z tego gorąco. Akurat w tym czasie, kiedy wyznaczyłam sobie zwiedzanie Bangkoku, trafiłam szczęśliwie na Bangkok River Festival 2023. Obecnie jestem w świątyni świtu. Zobaczmy, jakie tutaj atrakcje na nas czekają. No, od 25 do 27 listopada w różnych miejscach. Proszę bardzo. A jak to tutaj wygląda? Zaraz wam pokażę. Miała
świeży soczek pomarańczowy prosto z lodóweczki za jedyne 20 batów. Tam pani sprzedaje. Zapraszamy do obejrzenia innych podróżniczych materiałów klikając tutaj oraz na zaprzyjaźniony kanał biznesowy Biznes to My.